Dzień dobry, witam Cię w kolejnym nagraniu. Chciałabym dzisiaj porozmawiać w sumie o dwóch takich głównych kwestiach: o podwójnej więzi, podwójnych komunikatach, co one powodują, i o zdradzaniu siebie. I chciałabym zacząć dlatego od właśnie tych podwójnych komunikatów, podwójnych więzi, i głównie chodzi mi również o to, o te emocjonalne komunikaty które idą również za tym co jest nam mówione. Jak jako dziecko to odczuwasz, ponieważ to jest tutaj najważniejsze, co się zapisuje w ciele, jak przy swoim opiekunie, rodzice, rodzicu, rodzicach czułeś się. Czyli to są podwójne wiadomości emocjonalne i ta komunikacja z takim opiekunem ma właśnie na celu ten ukryty przekaz, który oczywiście też czemuś służy. I rodzic może być tak, na przykład depresyjny, z depresją, zależny, współzależny, z NPD, z borderline, schizoidalny, histrioniczny, psychopatyczny itd., i co się może tutaj zadziać, jeżeli właśnie chodzi o te podwójne komunikaty? Weźmy na przykład rodzica z osobowością zależną. Tutaj ten rodzic, kiedy jest totalnie poodcinany od siebie i nie ma kontaktu ze sobą, może powiedzieć do ciebie: mógł mówić do ciebie, czy tak o twój opiekun, że ciebie kocha, ale. Na przykład odwracał się, i czy, czy nawet stał dalej przed tobą, a ty czułeś, jak bardzo jest przerażony rolą, na przykład, rodzica, czy po prostu jest przerażony. I, I taki rodzic, który jest podcinany od siebie, nie ma ze sobą kontaktu ze swoimi emocjami, będzie chciał, żeby na przykład właśnie dziecko było jego opiekunem, ponieważ rola rodzica. Jest dla niego na przykład przerażająca, nieświadomie oczywiście, tak? I ty jako dziecko zapamiętasz, że tam nie było rodzica, tam go nie ma. Co jeżeli na przykład rodzic czy opiekun jest osobą z NPD? Jak tutaj wygląda komunikacja? I nawet jeżeli też chodzi o język, co robi osoba z NPD? Otóż osoba narcystyczna. Mówi często o A, ale tak naprawdę o B. Zmienia kontekst wypowiedzi, używa niejednoznacznych wypowiedzi, słów, stosuje ukryte wiadomości, dwuznaczne tak, słowa, zamienia kontekst cały. Mówi na przykład tak: Kocham Cię. Ale nie opuszczaj mnie. Między innymi poprzez to, jak się komunikuje z tobą, zwłaszcza właśnie jako dziecko, tak, bo osoby dorosłe, narcystyczne również stosują te same metody. Na przykład, osoba z klasycznym NPD. Często stara się, żebyś był w roli, naśladował właśnie tę osobę i zrobi to poprzez. Mechanizm identyfikacji projekcyjnej. Osoba z klasycznym NPD pozostawia w bardzo dużym stopniu słuchacza, swojego, rozmówcę, ciebie w wątpliwościach, w wahaniu. Robi taką mgłę. To wyobraź sobie, kiedy my doświadczamy tego również jako dorośli, co dopiero. Dziecko, które jest bezbronne, bezsilne, które nie ma na tyle rozwiniętych procesów poznawczych czy myślenia abstrakcyjnego, żeby powiedzieć do danej osoby, co się dzieje, co ono widzi. Jest to po prostu trudne i dla dziecka niemożliwe. Co robi na przykład osoba z umysłowym? Umysłowy narcyz celebral NPD. Tutaj ta osoba bardziej skupia się na kompozycji niż na treści. Ale też idzie tutaj zawsze ukryty przekaz. No przecież życzę Tobie jako jak najlepiej. A tak naprawdę ta osoba chce pokazać, że życzy Tobie. Żebyś odniósł porażkę, i tą porażką również, również był. Co to też powoduje już w nas, jako dzieciach, i potem również idziemy z tym w dorosłość, w dorosłe relacje? Otóż przede wszystkim my uczymy się zdradzać siebie. I co to właśnie dla mnie też oznacza, dlaczego ja chciałam dzisiaj o tym porozmawiać? Zdradzanie siebie, czym to też dla mnie jest, to nie jest, występuje to wtedy, kiedy nie jesteś przy sobie, kiedy bardzo trudno jest tobie być w tu i teraz, bo nie jest to z wielu powodów i względów bezpieczne. Robisz Cały czas te same rzeczy. Jest też oczywiście w tym przymus powtarzania, ponieważ cały czas w głębi oczekujesz, że rodzic ciebie pozna, będzie chciał poznać ciebie i tym samym, że pokocha ciebie dokładnie tak, jak tego potrzebujesz, jak tego pragniesz. Tylko, że to się nie wydarza i często nigdy nie wydarzy, bo ten rodzic często nie potrafi, nie wie jak. Nie ma umiejętności, a często nie chce. I e, co powodują też właśnie e, te podwójne komunikaty, zwłaszcza właśnie jak odbieramy emocjonalnie opiekuna, jak pamiętamy nawet nieświadomie, jak my się czuliśmy przy tej osobie, powoduje to często, że nie mamy granic i kompletnie nie wiemy, jak je stawiać. Nie kończymy pewnych relacji w późniejszych latach poprzez to, że bierzemy na przykład nadmierną odpowiedzialność, tak jak braliśmy odpowiedzialność w relacji z opiekunem, tak teraz możemy brać odpowiedzialność w relacji partnerskiej, przyjacielskiej, że może damy radę coś z tym zmienić. I cały czas czekamy na to. Podświadomie na to limbiczne dostrojenie się emocjonalne opiekuna, że ten rodzic będzie w końcu tym wystarczająco dobrym rodzicem. I czekamy na to. Ale tak jak powiedziałam, to się nigdy nie wydarza w większości przypadków. Więc to zdradzenie siebie jest odmową, zaprzeczeniem, zobaczenia. Tego, co się tak naprawdę działo, czy nawet teraz jeszcze dzieje w relacji ty, rodzic, ty, opiekun. I y, y, y dlatego tak bardzo, y, tak y, starasz się naprawić tę relację, żeby ten rodzic naprawdę widział Ciebie, słyszał, i wprowadzasz różne plany, na przykład y, masz częste y, wybuchy złości, acting out, E, cały czas e, gonisz na przykład za czymś, za osiągnięciami, za rzeczami materialnymi, e, wpadasz w kolejne uzależnienie, bądź jesteś od czegoś uzależniony, krzywdzisz siebie na również inne sposoby. E, tak, i dla mnie wszystkie te mm, sytuacje e, i mechanizmy plany, które wprowadzasz, żeby ta relacja w końcu była taka, o jakiej marzysz, pokazują mi i są symptomami świadczącymi o Twojej dysregulacji w wyniku traumy złożonej, zwłaszcza przywiązaniowej, relacyjnej. I te symptomy tak naprawdę pomagają Tobie w regulacji, ponieważ Ty nadal czekasz na to dostrojenie się Twojego opiekuna do Ciebie. Które nie następuje. Więc te wszystkie mechanizmy w jakiś sposób nadal pomagają Tobie w regulowaniu siebie. To są Twoje sposoby radzenia sobie na pozabezpieczne, podwójne, często właśnie komunikaty, które doprowadziły do pozabezpiecznego stylu przywiązania więzi. I nie ma dlatego tutaj, kiedy zdradzamy siebie, nie jesteśmy po swojej stronie. Nie ma tutaj właśnie ak akceptacji na to, co nam się przydarzyło, co nam się przydarza. Jest nadmierna lojalność, fałszywa nadzieja, że w końcu może ten rodzic, opiekun zrozumie. I nadodpowiedzialność za relacje, która, tak jak powiedziałam, przenosi się często na relacje również nasze w dorosłym życiu. I y, dlatego przede wszystkim, tak, ten brak też akceptacji wynika często z ogromnego strachu i lęku Twojego wewnętrznego dziecka. To pokazuje, jak emocje tego chłopca tej dziewczynki w jakim poczuciu żyje to dziecko jak niebezpieczny ten świat jeszcze tutaj jest i kiedy ten niebezpieczne tak dziecko będzie czytywało że jest tu nadal niebezpiecznie to te symptomy nadal będą czymkolwiek one są jakimikolwiek zachowaniami psychosomatycznymi objawami somatycznymi i tak dalej dlatego tak ważna jest tutaj przede wszystkim praca z akceptacją, jeżeli jej nie ma, spojrzenie, co za tym stoi, z wzmocnieniem i z pracą nad poczuciem się bezpiecznie w swoim ciele, nad przejściem żałoby i nad ponownym bezpieczeństwem, tylko w kolejnym etapie wyjściem do, do innych, pokazaniem już siebie takim, jakim naprawdę jesteś. Tego potrzebuję. Twoja dziecięca, emocjonalna część, jak również Twój autonomiczny układ nerwowy, który potrzebuje Twojej regulacji poprzez uwolnienie i zajrzenie w emocje, które potrzebują być uwolnione. A dopiero potem jest cała reszta innych wspierających rzeczy. Ale to jest priorytetem. Dziękuję Tobie bardzo. Do zobaczenia. Pięknego dnia.